Wiadomo, jak to będzie. Dom dla kobiet w sytuacji kryzysowej otworzą we Lwowie siostry ze Zgromadzenia Świętego Brata Alberta. Siostry Albertynki posługujące ubogim wznowiły swoją działalność we Lwowie w 2017 roku. Siostra Radosława pracuje na kuchni dla ubogich Caritas Spes archidiecezji lwowskiej. Siostra Dorotea i siostra Jeronima odwiedzają w domach osoby samotne i starsze, pomagają z wyżywieniem, przynoszą leki, karmią bezdomnych, odwiedzają szpitale, pomagają też przesiedleńcom, a jednocześnie realizują projekt, który właśnie przeprowadził ich do Lwowa. Budowę domu dla bezdomnych kobiet i samotnych matek w sytuacji kryzysowej. Znajdujemy się na placu budowy, gdzie od 2000, można powiedzieć 18 roku, bo wtedy zaczęłyśmy starania o budowę przytuliska dla bezdomnych kobiet i dla matek wychowujących samotnie dzieci. W tym budynku też mieści się stołówka dla potrzebujących, a także pralnia i łaźnia. Potrzebujący z miasta mogą przyjść tutaj, ukąpać się, uprać swoje rzeczy, odpocząć, też będzie świetlica, także żeby, prawda, później od razu po kąpieli nie musieli iść, ale też będzie taka właśnie sala odpoczynku. Można powiedzieć, że jest bardzo dużo już zrobione, ale przed nami jeszcze też długa meta do końca, bo stoi budynek w stanie surowym, tak jak widać, jest już, można powiedzieć, z zewnątrz elegancko. Trwają prace, uporządkowanie terenu, też jeszcze wykładanie kostki i w środku. Tutaj od razu przy wejściu mogli skorzystać będzie też umywalka, że można będzie umyć sobie ręce i też jest ubikacja i dla niepełnosprawnych też. Tu znajdujemy się na terenie kaplicy, takiej, można powiedzieć, półkościół, bo to jest większe pomieszczenie i tutaj właśnie to będzie taka półpubliczna kaplica, będą mogli też ludzie i z zewnątrz przyjść. Tu będzie prezbiterium, tam chór. Z Bożą pomocą i wsparciem dobrych ludzi ze wszystkich zakątków świata w czerwcu 2023 roku dom jest już prawie gotowy. Jeśli Bóg pozwoli, siostry mówią, że już do końca tego roku Dom Miłosierdzia będzie mógł przyjąć pod swój dach pierwszych mieszkanek.